Proszę Państwa, rozpoczynamy nowy taki podrozdziałik, który mógłbym nazwać foliację. Foliację. Widać? No nie, ojej, ciągle to mi się... Foliacja, czyli rozwłóknienie. Proszę Państwa, mówiliśmy, że jak mamy rozmaitość różniczkowalną, no na początku to wręcz mieliśmy przestrzeń afiniczną, ale to samo dotyczy rozmaitości różniczkowalnej. No i jak mamy jakiś taki układ równań, gdzie x równa się 0 aż do g, powiedzmy r x równa się 0, to zbiór rozwiązań, bo mnie to w szkole zbiór wszystkich rozwiązań to uczyli, mówi, nazywać miejsce geometryczne, tak? Miejsce geometryczne, zbiór wszystkich rozwiązań ma szansę być też rozmaitością, no wymiaru, prawda, jeśli to wszystko się dzieje w rozmaitości M, którego wymiar paradoksalnie oznaczam n i przepraszam Państwa bardzo, bo oczywiście powinno się to nazywać m, ale już niech tak będzie, jakoś się przyzwyczaiłem, to jak tych równań jest r, to to coś, to się powinna nazywać no jakaś, powiedzmy, n, tak, rozmaitość różniczkowalna, no i wymiar tego n, no to powinien być równy n minus r, prawda? Ale oczywiście nie zawsze tak jest, dlatego że te równania, żeby tak było, to one muszą być jakoś tam niezależne, bo jakby były zależne, jakoś się dobrze... No i ta niezależność to polega na tym, żeby ich różniczki były niezależne, prawda? Czytam, czyli że d, g, k stanowiły zbiór niezależny. No wiadomo, co to jest niezależne, bo różniczki funkcji to są kowektory, czyli to są w każdym punkcie elementy tej wiązki kostycznej, prawda? No to w każdym punkcie x, no to mamy tutaj pewną liczbę kowektorów, no i wiadomo, co to znaczy, że te kowektory, czyli wektory, no bo to jest przestrzeń wektorowa, są niezależne. Proszę Państwa, no to tak, to, że tutaj stoi 0, to to jest akurat wszystko jedno, równie dobrze, także można by było tutaj brać konstans, a na przykład napiszmy sobie, na przykład, proszę Państwa, o y1, a tutaj yr, no i to są jakieś liczby. Teraz proszę Państwa, gdyby tak było dla wszystkich yr, no bo może być tak, że w jakim, dla jakiejś wartości tych yów one są niezależne, a za chwilę one już się stają zależne. No ale przypuśćmy, że jest jakiś taki zbiór tych wartości tych y-ów, dla których to jest zawsze niezależne, no to wtedy to nie jest jedna rozmaitość różniczkowalna, tylko to jest cała kolekcja tych rozmaitości numerowanych parametrami aż do 1, aż do yr, prawda? Czyli to jest właśnie taka foliacja, prawda? Taka foliacja. To jest n odpowiadając, czyli te y, to by y1 aż do yr, to by parametryzowały liście tej foliacji, prawda? Taki jedną podrozmaitość wymiaru, no napiszmy to, wymiar każdego z tych n jest równy n minus r,
czyli tutaj jest R wymiarów transwersalnych, a tutaj w każdym tym liściu jest N minus R wymiarów, prawda? No to w szczególności można by było zawsze dobrać, ja wszystko to, co mówię teraz, to mówię tak trochę skrótowo, bo tu proszę Państwa, jakbym się rozgadał, to i trzy godziny bez przerwy mógłbym na ten temat gadać, ale to nie ma sensu. Bardzo proszę Państwa o to, żebyście przeczytali odnośnie paragrafy tej mojej książki, bo tam bardzo wiele różnych uwag zawarłem i mam wrażenie, że one dydaktycznie są bardzo pomocne. No tutaj tylko tak z grubsza mówię, to gdyby tak jeszcze dobrać takie współrzędne y r plus 1 aż do y n, tak żeby to był układ współrzędnych, to po prostu to są dobre współrzędne dla ustalonych tych wartości, to są dobre współrzędne na każdym liściu oddzielnie, prawda? No i zawsze na odwrót też można powiedzieć, jak mamy taką foliację, to zawsze można wybrać taki układ współrzędnych, żeby na przykład pierwszych R współrzędnych numerowały te liście tej foliacji, no a pozostałych N minus R współrzędnych, żeby były dobrymi współrzędnymi na każdym liściu, gdy te pierwsze są ustalone. No dobrze. I teraz proszę Państwa, jak mamy coś takiego, to to definiuje taką dystrybucję. Taka dystrybucja to jest podzbiór wiązki stycznej. Nie, przepraszam, bo źle napisałem. No nie, dobrze. I on jest zdefiniowany w ten sposób, że w każdym punkcie to jest zbiór tych wektorów takich, że V należy do przestrzeni stycznej do N od Y1 aż do Yn w każdym punkcie, prawda? Czyli tutaj to będą te wektory o takie, tylko wektory styczne. I taką, czyli w każdym punkcie x, a może tu dopiszmy ten x, w każdym punkcie x to jest po prostu zbiór tych wektorów stycznych do rozmaitości, które są styczne do odpowiedniego liścia tej foliacji przechodzącego przez ten punkt, prawda? Taka kolekcja, że w każdym punkcie wybieramy podprzestrzeń wektorową, tak z punktu do punktu, to się nazywa dystrybucja. W matematyce ten termin dystrybucja, no dystrybucja to oznacza jakiś tam rozkład, prawda? Rozdział też. Za czasów PRL-u, jak nie było mięsa w sklepie, to się mówiło, że dystrybucja nawaliła, czyli ten rozkład. No w każdym razie Państwo zapewne znacie termin dystrybucja też w sensie dystrybucji Schwarza, czyli takie funkcje uogólnione. W zachodnim świecie na te dystrybucje takie w sensie uogólnienie pojęcia funkcji albo tam funkcjonały na funkcjach, to termin dystrybucja, podczas gdy Rosjanie, którzy też
mieli bardzo wielkich matematyków, bardzo wielkich, proszę Państwa, to stosowali termin uogólnione funkcje. I nawet to byłby lepszy termin niż dystrybucja. No ale po polsku, ponieważ myśmy korzystali jeszcze tam z francuskich, angielskich podręczników, no to też mówimy dystrybucję. Także jak ktoś na tym wydziale będzie Państwa egzaminował z dystrybucji, to albo z takich dystrybucji, to znaczy w każdym punkcie wybieramy, jest wybrana pewna podprzestrzeń wektorowa przestrzeni stycznej, albo z tamtych dystrybucji w sensie Schwarza, tak? Taka dystrybucja, jak mamy foliację, to ona ma bardzo ważną własność. Mianowicie, jeśli x i y są dwoma polami wektorowymi, które, to się tak pisze, należą do tej dystrybucji. Co to znaczy? No, że w każdym punkcie wartość tego pola x, no, należy do tej podprzestrzeni, że to nie jest taki wektor, tylko to jest taki wektor jak tutaj, prawda? Więc przypuśćmy, że mamy jakieś takie dwa pola wektorowe, x i y, które należą do tej dystrybucji. To proszę Państwa, bardzo łatwo widać, one mogą komutować, mogą nie komutować, że ich komutator też należy do tej dystrybucji. No dlaczego? No dlatego, że jak one są styczne do tych podrozmaitości, to można przez chwilę zapomnieć o reszcie świata i tylko rozpatrywać tę jedną podrozmaitość wymiaru n minus r. No i po prostu to są pola wektorowe na tej podrozmaitości. No to ich komutator to jest to samo, co komutator na tej podrozmaitości. Czyli to jest znów pole wektorowe na tej podrozmaitości. I tak na każdej oddzielnie, w związku z tym to jest oczywiste. Prawda? To jest oczywiste. Również to jest oczywiste, jak zapiszemy ten komutator w takich zmiennych, gdzie gdzie te pierwsze y, to numerują, prawda? To wtedy fakt, że x i y należą do tej dystrybucji, to nam tylko mówi, że współrzędne te pierwsza, druga aż do r tej, tych pól są równe zero. I to są tylko te współrzędne. W związku z tym, jak napiszemy sobie wzór na komutator, to tam będzie tylko różniczkowanie po tych współrzędnych, no czyli różniczkowanie po tym, a współrzędne, jak oba te pola mają znikające składowe odpowiadające tym współrzędnym, no to natychmiast z tego wzoru na komutator pol, który znamy od dawien dawna, już pewnie od 2 tygodni, no wyniknie również to, że w komutatorze też składowe odpowiadające tym współrzędnym są równe zero, czyli innymi słowy znów to pole no, ma tylko te składowe, czyli jest styczne. No to jest oczywiste. I teraz proszę Państwa, jest absolutnie. Także widać, że one nie muszą komutować, absolutnie nie muszą, ale nawet jak nie komutują, czyli taka dystrybucja, która jest związana z foliacją, no jest zamknięta ze względu na operację komutatora, prawda? No dobrze, ale oczywiście taka foliacja, która się bierze, nie, przepraszam bardzo, taka dystrybucja, która się bierze z foliacji, ach, to jest bardzo specjalna dystrybucja.
To jest bardzo, bardzo specjalna dystrybucja. Generalnie, ogólnie, D to jest kolekcja DX, gdzie DX jest pod przestrzenią wektorową, to jest podprzestrzeń. Wektorowa. No, ustalonego wymiaru. Ustalonego wymiaru. Wymiar to tam poprzednio był n minus r. Czasami lepiej posługiwać się nie wymiarem, tylko kowymiarem, to znaczy tą liczbą, ile brakuje wymiarowi do pełnego wymiaru rozmaitości, prawda? Czyli taka rozmaitość tutaj, to mówiliśmy, że ona była wymiaru n minus r albo też kowymiaru r, prawda? Kowymiaru. To sformułowanie kowymiar to często się stosuje, warto je zapamiętać, ustalonego wymiaru, ale to jeszcze nie koniec, bo my byśmy chcieli mieć takie obiekty gładkie, prawda? No to tak, w jednym punkcie wybieramy taką podprzestrzeń, no w innym jakąś inną, ale chcielibyśmy, żeby te podprzestrzenie jakoś tak, no gładko zależały od tego punktu X, no bo byłoby idiotycznie, że w tym punkcie to tak, a w następnym już natychmiast skacze na inną podprzestrzeń. No więc jakoś tak chcielibyśmy, żeby to była jakaś gładka zależność od punktu X. No, napisałem w cudzym słowie, no bo to zdanie matematycznie nic nie oznacza, no to jest taki postulat mentalny. No i jak to zrobić? No jak parametryzować te, jakimi parametrami parametryzować? No bo gładka to znaczy, że jakieś parametry zależą w sposób gładki od x, prawda? No jakby to zrobić? No to trzeba zrobić w ten sposób. O, to znaczy w otoczeniu każdego, bo to są wszystko rozważania lokalne. W tym wykładzie kiedyś przyjdzie pora też na pewne twierdzenia globalne, ale póki co to wszystko to, co mówimy, to jest lokalna taka geometria, prawda? Zgodnie z zaleceniem Einsteina, że fizyka powinna być lokalna. To, co my tutaj badamy w naszym laboratorium, powinno zupełnie nie zależeć od tego, co się dzieje tam na Aldebarana, prawda? Oczywiście wpływ może być. Jak tamci wyślą sygnał, to po pewnym czasie on przyjdzie do nas. Ale na razie póki co, to póki ten sygnał nie doszedł, to jeszcze to fizyka powinna być lokalna. A na przykład jest taka dziedzina nauki, którą teraz coraz częściej się uważa za dział fizyki, która się nazywa kosmologia i to już nie jest nauka lokalna, prawda? To już jest nauka, która stara się mówić coś o globalnej strukturze czasoprzestrzeni. Oczywiście to jest na razie póki co taka nauka mocno spekulatywna. No jakieś tam obserwacje mamy. Budujemy jakieś modele. Dobrze, przepraszam bardzo. No właśnie, więc lokalnie, to znaczy w otoczeniu ustalonego wymiaru, no niech to będzie M. Dobrze, M
równa się n minus r. Tak? To jest kowymiar, to jest wymiar. W otoczeniu każdego punktu to też jest skrót myślowy, dlatego że te dystrybucje mogą też być zdefiniowane tylko lokalnie, prawda? A gdzieś dalej już nie, no ale tam, gdzie to jest zdefiniowane, w otoczeniu każdego punktu, no, w którym jest ta dystrybucja zdefiniowana, istnieje układ wektorów, układ pól wektorowych, x ze znaczkiem 1 aż do x ze znaczkiem m, no tyle, ile wynosi ten wymiar. Proszę Państwa, ja teraz te jedynki i m-y biorę w nawias. Dlaczego? Dlaczego? Bo pragnę podkreślić, że to nie są wskaźniki żadne, tylko to są numerki pól wektorowych. Jakby wziąć jakiś układ współrzędnych, to każde z tych pól na przykład można byłoby przedstawić jako kombinacja tych wektorów bazowych yk, prawda? O, ale to jest wskaźnik, a to jest numerek pola wektorowego. Dobrze? Taki, że rozpinających dx w tym otoczeniu. Ale to napiszę d w tym otoczeniu. No, czyli stąd wynika na przykład, że te pola są liniowo niezależne, bo jak m wektorów w każdym punkcie rozpina m wymiarową podprzestrzeń wektorową, prawda? No bo pamiętamy, że to w każdym punkcie, w punkcie x, to jest nic innego jak podprzestrzeń przestrzeni stycznej, która jest m wymiarowa, prawda? No to one muszą być liniowo niezależne. Ojej, no tak, zamordowałem cały dowcip, no bo teraz na czym polega gładka zależność? Że istnieje układ gładkich, przepraszam bardzo, no bo jak mamy zbiór przestrzeni wektorowych, no to w tych przestrzeniach wektorowych mogę wybrać zawsze bazę w każdym punkcie niezależnie. Także, no i powiedzieć, to są wartości mojego pola. Tylko właśnie CMS polega na tym, żeby te bazy można było wybrać w sposób gładki. No więc ilekroć tak można zrobić, to jest... To mówimy wtedy, że zależność tej podprzestrzeni od punktu jest gładka. Jeśli można wybrać lokalnie bazę w sposób gładki. O. Bardzo Państwa przepraszam. Skoncentrowałem się na tej bazie. No dobrze. No i teraz... A zobaczmy, jak to jest tutaj. No tutaj oczywiście tak jest, bo jako tę bazę, jako to x z numerkiem k, no to bym wybrał właśnie d po dyk, przy czym to jest dla k większego od r, bo dla k równego poniżej, no to są właśnie takie te transwersalne, prawda? Przechodzimy z jednej na drugą. Ale
dla ustalonego Y1 aż do YR, to to są współrzędne na każdej z tych rozmaitości, czyli ta przestrzeń styczna jest rozpinana przez coś takiego, prawda? No oczywiście te XK, to jeszcze one mają dużo lepszą własność. Mianowicie one ze sobą komutują, prawda? One ze sobą komutują. Jak mamy układ współrzędnych, to d po dxk z d po dxl to komutuje, prawda? Różniczkowanie po jednej zmiennej i różniczkowanie po innej zmiennej to mogę zastąpić. Pochodne cząstkowe są przemienne. Także tutaj jest sytuacja jeszcze taka dużo lepsza. Teraz, no tutaj nie mówimy wcale, że one komutują, prawda? Wcale nie mówimy. No i proszę Państwa, pytanie jest takie, czy jak mamy dystrybucję, to czy ona jest całkowalna, innymi słowy, czy można, czy istnieje jakaś taka foliacja, że ta dystrybucja to jest po prostu dystrybucja wektorów stycznych do liści tej foliacji. To i to jest pytanie, które się pojawia bardzo często w naukach stosowanych. No, najprostszy... przykład to jest taki, jak mamy więzy nieholonomiczne, prawda? Mamy więzy nieholonomiczne. Gdzie są więzy nieholonomiczne? No na przykład łyżwiach ma więzy nieholonomiczne. Położenie łyżew jest zbiór wszystkich konfiguracji łyżwiarza jest trójwymiarowy. Oczywiście abstrahując od rąk, tułowia i tak dalej, ale najprostsza rzecz, no bo łyżwy, no to gdzie one są na lodowisku? No to znaczy dwuwymiarowa przestrzeń położeń, a jeszcze jak te łyżwy są ustawione? To jest trzeci wymiar, taki kątowy. Czy tak, czy tak, czy tak, prawda? Czyli to jest trójwymiarowa przestrzeń, ale ten łyżwiarz nie może się tak posuwać, prawda? Czyli widać, że w każdym punkcie tej rozmaitości no jest tylko, są jakieś takie dozwolone kierunki. No i w związku z tym, czyli mamy dystrybucję, prawda? Mamy dystrybucję. No pytanie, czy ta dystrybucja jest całkowalna. Jakby była całkowalna, to znaczy, że z danego punktu, czyli innymi słowy, można jeszcze to tak powiedzieć, proszę Państwa, że dystrybucja to jest wybór dozwolonych kierunków, prawda? Że w każdym punkcie mamy dystrybucję, to znaczy taką podprzestrzeń dozwolonych kierunków. I teraz pytanie o tę całkowalność to jest takie, czy jak będę się poruszał w dozwolonym kierunku, to pozostanę tylko na jednym liściu, to tak by było, gdyby ta dystrybucja była całkowalna. A może tak nie jest? To są bardzo ważne pytania, no i nie tylko z mechaniki, ogromnie wiele problemów również tutaj, na tym wykładzie będzie prowadziło do takiego pytania. Mamy jakąś dystrybucję, czy ona jest całkowalna? Innymi słowy, czy istnieje taka foliacja, że ta dystrybucja to jest po prostu zbiór wektorów stycznych do tej foliacji? Jeśli tak jest, to mówimy, że ta dystrybucja jest całkowalna. No dobrze, no to nie ma co dalej strzępić języka, trzeba twierdzenie napisać.
twierdzenie, dystrybucja D jest, i teraz bardzo ważna rzecz, lokalnie, bo to wszystko są twierdzenia, lokalnie całkowalna. Innymi słowy, że można takie te liście znaleźć lokalnie, jak się ograniczymy do pewnego podzbioru, wtedy i tylko wtedy, gdy jest zamknięta ze względu na komutator. Jest na komutator. To znaczy, co to znaczy? No to jest, znaczy to, co przed chwilą pokazywałem, że jeśli x i y należą do tej dystrybucji, to oznacza, że w każdym punkcie wartości tych pól należą, czyli w każdym punkcie x to należy do dx, prawda? No to tak się pisze. To ma stąd wynikać, że ich komutator też należy do dystrybucji. No proszę Państwa, jak ona jest całkowalna, to znaczy, gdy istnieje taka foliacja, no to już wszystko udowodniliśmy, nie ma o czym mówić, prawda? To wtedy oczywiście ta dystrybucja jest zamknięta ze względu na komutator. No ale cały CMS polega na tym, żeby to był też warunek dostateczny, prawda? Bo na ogół to jest jakaś fizyka, która nam wybiera pewną dystrybucję, no tak jak dla tego łyżwiarza, prawda? Są kierunki dozwolone, ta dystrybucja to są kierunki dozwolone, w których możemy się poruszać, i pytanie, czy wobec tego, poruszając się w kierunkach dozwolonych, no pozostaniemy w pewnej n-r wymiarowej podprzestrzeni, czy też wyjdziemy po nią, poza nią. No i tutaj jest wstrząsający wynik, że właśnie można to sprawdzić, że badamy, czy coś takiego jest zamknięte, jak jest, to istnieje. Proszę Państwa, ja nie zrobię dowodu tego twierdzenia, podam tylko ideę. Aha, najważniejsza rzecz. Twierdzenie to jest bardzo ważne twierdzenie w geometrii Frobeniusa. Frobenius. To każdy z Was musi pamiętać, że to jest twierdzenie Frobeniusa. Proszę Państwa, cała termodynamika na przykład, która, no można powiedzieć, że postęp XIX wieku to był związany z maszynami cieplnymi. Najpierw parowymi, potem benzynowymi, dieslowskimi, prawda? Cały ten postęp w XIX i w pierwszej połowie XX wieku to były maszyny cieplne. A ich teoria to jest termodynamika fenomenologiczna, która jest niezwykle pięknym działem fizyki. Nie wiem, ile Was tam uczą. Oczywiście teraz to uczą więcej fizyki statystycznej, ale no niezwykle piękne było to, jak oni jeszcze w tym XIX wieku, ten Sadi, Carnot i tak dalej, jeszcze tam ta cała budowa korpuskularna materii jeszcze była taka mało znana, a już fenomenologiczna termodynamika znakomicie działała, i to jest pewna geometria. I tam właśnie to twierdzenie Frobeniusa, prawda?
tam właśnie to twierdzenie Frobeniusa. Bardzo to jest ważne. No to może takie tutaj pewną liczbę westchnień. Pierwsze westchnienie jest takie. No, wybierzmy proszę Państwa, tę bazę, prawda? No wybierzmy niech x1 aż do xr, tak? R. To niech będzie ta baza. Czyli to takie pola wektorowe. W każdym punkcie, oczywiście to lokalnie, czyli jakby to robił matematyk na wydziale, na wykładzie z analizy, to bym powiedział tak. Wybierzmy sobie punkt X. W jego otoczeniu istnieje sekwencja takich pól wektorowych, które są liniowo niezależne, które rozpinają tę dystrybucję, prawda? No jak są liniowo niezależne, to w szczególności w żadnym punkcie żadne z tych pól nie może znikać, bo jakby było równe 0, no to by nie było liniowo niezależne. No i przypuśćmy, że nam się tak udało. Że to x, że one komutują. No, to jest takie westchnienie, bo tak w jakimś, prawda? No tutaj akurat. No to wiemy, no na przykład jak to jest całkowalne, no to wystarczy wziąć te współrzędne takie na każdym liściu i po prostu te pola, one komutują. No ale to jest już musztarda po obiedzie, bo to potrafimy zrobić, jak wiemy, że to jest całkowalne. No a tak, no to nie wiemy. No proszę Państwa, ale to jest takie ćwiczenie umysłowe. No przypuśćmy, że jakoś by nam się udało, tak bywa. No to teraz to już rzeczywiście nie ma o czym mówić. No bo proszę Państwa, dla każdego x definiujemy takie n z numerkiem x. To znaczy taką ten liść, prawda? Ten liść, do którego należy to x. Mianowicie bierzemy ten punkt x i poruszamy się w kierunkach tych pól. Tak? Co to znaczy? To znaczy, że stosujemy tą grupę generowaną przez to i tak dalej. Ponieważ te pola komutują, to te grupy też komutują, więc to tak troszkę wszystko jedno w jakimś. No to ja sobie zapiszę tak. Działamy x z numerkiem 1 o i przesuwamy o na przykład liczbę y1. I tak dalej, a na samym końcu G, ten ostatni z tych pól, G z numerkiem R i przesuwamy od YR. I to wszystko działa na ten mój punkt X. Proszę Państwa, czyli tak, biorę sobie punkt X i chodzę sobie w tych dozwolonych kierunkach. X1 aż do XR i wszędzie tam, dokąd dojdę, to zaliczam do mojego N ze znaczkiem X i to Y1, czyli to jest zbiór tych wszystkich punktów, a te parametry Y1 aż do YN to są współrzędne na n.
I tak z każdego punktu X mogę wygenerować taką, no, taki liść tej foliacji. Gdybym teraz zmienił ten X, ale wziął go z tej samej stajni, mianowicie już z tego NX, to oczywiście dostanę to samo, prawda? Dlatego, że w szczególności mogę najpierw wrócić do tego X, a potem znów go rozpropagowywać o odpowiednie tam wartości, więc widać, że to będzie to samo. Natomiast jak wezmę X spoza tej stajni, no to będzie, to dostanę inny liść. No i z grubsza rzecz biorąc widać, że to jest dobra metoda na konstrukcję tych liści. No i trzeba jeszcze potem zbadać, jak to sparametryzować, jak wybrać te. Czyli tak naprawdę, to tak, jak mam X, to jeden taki liść zrobię. No a jak zrobić całą tę foliację? Ano to bardzo prosto. Trzeba wybrać a priori jakąś taką podrozmaitość transwersalną, prawda? Czyli innymi słowy, wybrać pewną, jak to jest baza, to dobrać jeszcze te x-y, ale do pełnej bazy. Czyli dobrać sobie, jak mam tutaj r, ojej, źle napisałem, tutaj nie jest r, tylko to jest n minus r, a niech to gęś kopnie. No, przepraszam bardzo, tu powinienem napisać x z numerkiem r plus 1, a tutaj powinno być aż do xn. No, prawda? No bo to jest, bo to d jest n minus r wymiarowe, prawda? Ojejku, przepraszam bardzo. Czyli to jest y ze znaczkiem r plus 1, a tutaj jest y ze znaczkiem n. No i to r plus 1, a tutaj n to są stróże. Dobrze, więc jak mam coś takiego, to tutaj mam te dozwolone x-y, no to muszę dobrać jeszcze jakieś takie pola wektorowe w drugą stronę i rozpropagować i dostać taką transwersalną. I potem z każdego punktu tej transwersalnej rozmaitości brać takie, rozpropagowywać to w tych kierunkach dozwolonych. To są te kierunki niedozwolone, które nie należą do D, a te kierunki należą do D. Prawda? Czyli trzeba wziąć taką R wymiarową powierzchnię transwersalną i z każdego punktu rozpropagowywać to w kierunkach właśnie dozwolonych i to będzie ta foliacja. No dobrze, ale w jakimś sensie można powiedzieć, że zamordowaliśmy cały dowcip, bo ja już kończę, proszę Państwa. A jak to jest, jak, no bo żeby znać, istnieją dowody twierdzenia Frobeniusa polegające na tym, że najpierw się dowodzi, że zawsze można dobrać taką bazę komutującą. I to jest możliwe. Ale można też wziąć, ach, a po co ja to piszę? Przepraszam bardzo, to co chciałem powiedzieć jest takie. Proszę Państwa, a teraz, jak mamy, gdybyśmy teraz mieli jakąkolwiek bazę, ale ona by nie komutowała, to też bym tak właśnie to robił. No tyle tylko, że wykazanie, że to jest dobra podrozmaitość, jest troszeczkę bardziej skomplikowane, bo jak ja tu różniczkuję po którymkolwiek, po którejkolwiek ze współrzędnych, to mogę to wynieść na początek i od razu widzę, że wektor styczny do tej współrzędnej to jest po prostu odpowiednie to x. No, jakby one nie komutowały, to tak nie można, ale jak ja tu różniczkuję, to potem działam tymi odpowiednimi g
push forward. Ale jak te komutatory wszystkie nie są równe 0, ale też należą do D, to znaczy, że taki wektor styczny do odpowiedniej płaszczyzny też jest styczny do D. I w związku z tym to jest rozmaitość całkowa. A twierdzenie, a dowód przeczytajcie sobie w książce. Życzę Wam wesołych świąt. Do widzenia.